Witam serdecznie, 9 grudnia. Dzisiaj podwyższamy temperaturę. Ona, tak widać, pracuje teraz pompa na COP 2,3725, tu skacze. Historia poboru energii. I teraz ta pompa tak pobierała 40 kW, 41. Widać, że te temperatury znowu spadły. A ile produkowała energii? No jakieś 120, 115. Jak się COP utrzymywało? 2,9, 2,9, 2,9. Dobrze, i to w sumie byłoby tyle. Zobaczmy, jak sprężarka. Za parę dni sprawdzimy po podwyższeniu temperatury, ile się tego nabiło więcej. Muszę zrobić też test 24 godzin, jak ta sprężarka chodzi. Dobrze. No to tak. Aha, nie, harmonogram. Teraz po prostu będziemy zwiększać wszędzie o 1, 2, 3, 4 stopnie. O 4 stopnie, ale chcę zmienić jedną funkcję, co Wam pokażę. Funkcję Wam pokażę, co chcę zmienić. A mianowicie podbiłem o 4 stopnie aż i wchodzimy na ustawienia instalatora, działania, grzanie i deltę podwyższymy o 2 albo 3. Damy 8, to zwiększy, że będzie mniej się wyłączała nasza sprężarka. Przynajmniej tak teoretycznie myślę, że sprawdzę, czy to się wbiło. Ale tego też muszę testy zrobić właśnie. A nie wbiło się. Że na jakiej delcie lepiej by to wychodziło. Witam serdecznie, po 2 dniach sprawdzimy, jak to teraz wygląda, jak wygląda stan sprężarki. I tak, zwiększyliśmy deltę o 3 stopnie, czyli z 5 na 8. O co dokładnie chodzi, że jak temperatura spadnie 8 stopni mniej, to ona znowu się uruchamia i nagrzewa cały zbiornik i kaloryfery do tej wyznaczonej temperatury. I zwiększyliśmy znowu o 4 stopnie w nocy i w dzień temperaturę grzania. Temperatura w domu się podwyższyła ładnie, na tyle ile ma być, bo mrozy znowu czynią, śnieg się utrzymuje. I zobaczmy, o ile więcej jest poboru prądu. I jak nam zżerało około 40 kW, to w piątek i sobotę 46, czyli o 4 kW nam podskoczyło. Czyli moim zdaniem nie ma takiej tragedii. Jak z poborem energii, to wyszło 140 o 40 kW więcej by pobrało, gdyby nie nasze COP. A COP jak się utrzymywało? 3,1, 3,0, czyli taka norma. I tak to teraz to wygląda. Obecnie jak jest pobór. Zobaczymy jak dalej, czy te mrozy pocisną na przykład do minus 15-10 i kolejne zwiększenia. Na razie jest dość spoko. Dobra, to żegnam się z Wami i do następnego.